Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Czarna Wdowa w grze The Sims 4. Jak widzicie, wyzwanie Dnia Nieumarłych się rozpoczęło. O tym też szybko powiedziałam w najnowszym odcinku InfoSimsów, w 25 odcinku InfoSimsów. Tam też mówiłam o kolejnych nowościach, o jakich się dowiedzieliśmy o nowym dodatku Miejskie Życie. Ale tymi I serdecznie zachęcam do obejrzenia tego odcinka, jeśli ktoś się interesuje tym dodatkiem. A przypominam, że kolejna seria po tej serii będzie właśnie się kręciła na temat tamtego dodatku, a więc będzie ważnym czynnikiem ten dodatek. Więc tymi czaszkami się nie przejmujemy, tego nie będę robiła, na to nie mamy czasu. Ja chcę się teraz wyrobić i aż żeby 3 listopada był ostatni odcinek z tej serii, więc mam nadzieję, że tak się mi uda, ale żeby się to udało, to musimy trzymać naprawdę mocnego planu, dobrego planu. I w tym odcinku trzeba by przynajmniej zabić tego męża, no i co najmniej ślubić tego kolejnego męża. Takie dwie sprawy byłoby dobrze w tym odcinku załatwić, by mieć szansę na to, żeby się seria zakończyła 3 listopada. A więc żeby to zrobić, dzisiaj go musimy zabić. I do tego za chwilę przejdę. Jeśli ktoś oglądał tę serię od początku, to pewnie wie, że pierwszego męża plan A był taki, by zabić właśnie przez rozgniewanie, a więc emocjonalnie go zabić. Się oczywiście to nie udało, ale dzięki jednemu z widzów, nie pamiętam kto teraz to napisał, a nie chcę mi się sprawdzać, żebym sprawdziła u innej youtuberki, która też robiła to wyzwanie Czarna Wdowa, gdyż jej się udało zabić właśnie pierwszego męża za pomocą złości. I żebym to sobie sprawdziła, jak ona to zrobiła. I sprawdziłam, bardzo dziękuję. Już wiem, czego mi ostatnio zabrakło. I to jest naprawdę ważna sprawa. Jednego rozgniewanego nastolnika mi zabrakło i ja wiem teraz jakiego. I teraz będziemy to robić. Ona będzie go teraz dla niego podła, będzie go właśnie na niego krzyczała. W ogóle niezłośliwe, podła dzisiaj, same podła, kpi ze stroju w ogóle. Jest już bardzo rozgniewany, a więc bardzo dobrze. Więc nadal musi być bardzo rozgniewany i musimy niezłośliwe. I tak naprawdę w momencie... nie. Więc nadal nie ma tej... Powiem wam jedną rzecz. Musimy go zadeklarować naszym wrogiem. I gdy on będzie miał nastrojnik wróg, nastrojnik właśnie ten niewierna miłość oraz ten właśnie denerwująca rozmowa i jeszcze właśnie ten rozgniewany od bycia wrogami, to wtedy te 3 nastrojniki powinny dać radę, żeby on mógł zginąć z rozgniewania. Będzie tak zły, że aż z tego powodu umrze. Na razie nie będę wam mówiła, jak to dokładnie przebiegnie, ale zobaczycie. To jest wspaniałe, jak to widziałam, to po prostu mówiłam: nie, Karina, my to musimy zrobić. Dosłownie trzeba. Trzeba zabić przez rozgniewanie chociaż jednego męża, to na pewno. Więc ten akurat, no niestety padło na ciebie, Ronuś. Niestety, bo ty jesteś ojcem jej dziecka i na ciebie to padło. I och, dziecko z dosłownie rozbitej rodziny, bo rodzice się kłócą, a więc mi jest ciebie żal, Ronuś, bo ja cię naprawdę polubiłam, nie chciałam cię zabijać w ten sposób, ale trzeba jakiegoś zabić w inny sposób. No gdzie wy idziecie, kochana? Tutaj wystarczy. No, wystarczy tutaj. Krzyczy na niego dalej. Oczywiście nie rozwodzimy się. On musi być w momencie śmierci, musi być jej mężem, a więc nadal będziemy sobie z nim tutaj źle rozmawiali. Same podłe, oprócz drwi, oprócz tego rozwiedź się. Tego nie robimy. Kluśnij napojem też, może nie, obraź jeszcze raz. I takie inne drwi. I to będzie raczej szybka śmierć, miejmy nadzieję. Skrzycz. No ale no, musimy zadeklarować go naszym wrogiem. Inaczej się nie da. Bez zadeklarowania bycia wrogiem. Nie, to się nie uda, to jest za mało, te 2 nastrojniki. A nie znam innej możliwości, oprócz jeszcze lalki wudu, jak można rozgniewać Sima, żeby dostał jeszcze jakiś dodatkowy nastrojnik. Ale to się powinno udać, a więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jak go zadeklarujemy wrogiem, to się uda. Musi się udać.
Musi, musi, musi. Nie ma innej, nie ma innej opcji, żeby się nie udało. No. Ona raczej nam tutaj nie zginie, bo jest w ciąży. A jak wiecie, kobiety w ciąży, simki w ciąży nie mogą zginąć. Już daleko mamy ten pasek. Szybko, szybko im idzie się, kłócenie się. Zobaczcie, no. Naprawdę, naprawdę. Już możemy go tego... Jeszcze nie, no. Nie robisz co drugiej interakcji, kochana, no. Właśnie, skończ jedzenie. Ja to posprzątam. Proszę. Zajęliśmy się jedzeniem. Nie... dziękuję. Dziękujemy za SMS-a. My się teraz kłócimy w domu. Proszę nam nie przeszkadzać. Śpij ze stroju. Jedziemy z tym. Kochana, jedziemy z tym. O! Skrzycz. Proszę cię. Nie możesz go zadeklarować jeszcze wrogiem. Dlaczego nie? Potraktuj o zięble. Dlaczego? Dlaczego się tutaj nie daje? Potraktuj o zięble. Dajemy radę, kochana. Dajesz radę. Dajemy rody. Skrzycz. Jeszcze raz. Skrzycz. No, do... no dajcie mi już. Dajcie mi to. No, nawet się nie może... A kobieta w ciąży może się bić? Nie wiem, czy się może bić. Nie wiem, czy przez... Ha, nie wiem, czy da radę, jeśli się nie może bić. Sugeruj, że matka jest lamą. Już dawno powinna być opcja bicia się, a ona nie ma. I nie wiem, czy bez tego można... orzeknąć go jest swoim wrogiem. Przecież kobieta w ciąży nie powinna się móc bić. O, to może być problem. To może być problem, skrzycz go. Ale nie możemy wroga bez bójki zadeklarować? No, zobaczymy, jak dojdzie do końca. No, tutaj. I nie będzie można nadal. To będzie źle. Będzie bardzo źle. Naprawdę. W złośliwych tego nie ma. Nie, złośliwe nie. Złośliwe to w ogóle co innego. O, może być ciężko. No dobra, zobaczymy. Skrzycz. Próbujemy, próbujemy. Nie cierpią się nawzajem. To jest straszne. Nie cierpią się nawzajem. Krytykuj techniki. Krytykuj go. Rozmawiaj z nim, kochana. W onej zaawansowanej ciąży, kurczę. Nie będziesz go błagała o wybaczenie. A, uznaj za wroga. Jest! Uda się. Powinno się udać. Jest, uznaj za wroga. I teraz uznajemy go za wroga. Patrzymy. Kochana, uznaj go za wroga. Kochana, już. Marlena, nasza kochana, no. O, tak. Mają dość. Mają siebie dość. Oto jest straszna. Ona ma go dość. On ma jej dość. Zdradziłaś mnie, kurczę. I zobacz, jest wściekły. Aż tutaj pulsuje ta obręcz. To znaczy, że on nam niedługo umrze. I wspaniale. No, a więc jak niedługo umrzesz, chłopie, to można skończyć. Twoja żona pójdzie sobie. Przyjmiesz na własność na pewno łóżeczko. I dobra, pójdziesz spać. Pójdź spać, chociaż on w każdej chwili może umrzeć. Ale dobra, nakarmimy cię, kochany. Więc sobie weź coś tam do jedzenia. Ostatni posiłek sobie zjedz. Bo teraz w każdej chwili może nam teraz umrzeć. O, to jest cudowne. W każdej chwili. W każdej słownie chwili. 4 godziny, 8 godzin, 18 godzin. A więc ten gra najkrócej nowy wróg. Ale w 4 godzinach powinno to się zdarzyć. Więc za chwilę, w każdym momencie powinien nam paść. Jest dosłownie wściekły. Wspaniale. Wspaniale, wspaniale. No, a więc się u nas... Tak, a więc jakbyście chcieli kiedyś zabić z własnego męża z powodu wściekłości, to potrzebujecie tych trzech nastrojników. I pamiętajcie, musicie go uznać za wroga. O wiele łatwiej jest, gdy można się z nim pobić, bo to jeszcze szybciej podbija to... tą niechęć między simami, a więc ten pasek, co jest u góry. Jeszcze szybciej go podbija, także się aż nienawidzą. Dużo, dużo szybciej. Sobie pooglądaj, nie wiem, romanse czy coś. Żeby cię wkurzyć, sobie romanse pooglądaj. Dobra, odpauzujemy. Krowokrata trzeba nakarmić? Trzeba, więc za chwilę go też spróbujemy nakarmić. Dobra, więc chwilę. Przyspieszymy grę. Jest, umiera, 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 więc ty wstawaj. Idź siku też. Umara, powiedziałam. Umiera oczywiście, ale co chciałam powiedzieć? Ron Venuman
umiera na zawał serca, więc jak ktoś umiera z powodu rozgniewania, to umiera na zawał serca. Jest aż tak zły, aż tak kipi w nim złość, że aż jego serce tego nie wytrzymuje i umiera na zawał serca. No, więc miałaś iść do toalety, ale nie musisz iść. Tym razem cię nie będę odganiała od męża, który umierał, bo zobaczcie się... Nie! Jak to jesteś w żałobie? Wiesz, ty go nienawidzisz, jest to twój wróg. Ona nie powinna być w żałobie, ona właśnie powinna być szczęśliwa właśnie z odejścia wroga. Dlaczego jest ci smutno? Bo ci mąż odszedł, ale ty go nienawidziłaś. To jest dziwne. To jest dziwne, a nie z tej toalety kazami skorzystać. Sikaj no, kobieta, bo mi się... Masz pęcherz ciążowy, idź do tamtej toalety. No mi się zesiuziasz, kochana. No. Ta śmierć teraz nie jest ważna. Ważne jest, żebyś się nie zesiusiał. A czy ja mam zdjęcie jego na dole? Matko Święta, nie wiem. Mam. Dobra. Jest okej. Okay. Możesz ginąć. To jest straszne. Ale możesz ginąć spokojnie, bo mamy twoje zdjęcie. I cia. I już po tobie. Już po tobie, kochany. O, jesteś strasznie smutna wdowa. A powinnaś być szczęśliwa, no. Nie powinnaś tak być, no. Nie powinnaś być w takiej żałobie. No dobra, ale jest świętej pamięci. To teraz trzeba jeszcze podpisać odpowiednio zdjęcie. A więc zabity przez czarną wdowę i nazwisko, tak wszystkich opisywałam? Zabity... Nie, nazwisko i zabity przez czarną wdowę. Okej. Okay. To już wszystko wiem. A więc Ron Venuman. Ron W... I teraz patrzę na ściągawkę z nazwiskami. Newman. Zabity. Przez... Czarną wdowę. Jest. Dobrze. Jak tylko to zrobisz, to jeszcze uwolnisz ducha, a więc uwolnij ducha. Widzicie, się pojawiła też nowa opcja złóż ofiarę przodką, związana właśnie z tym, z tymi czaszkami. Podobno uwalniamy ducha, tak? Podobno to ma nie zniknąć po zakończeniu wyzwania. Nadal ma być ta opcja tutaj obecna w grze, a więc ma być obecna nawet po zakończeniu wyzwania, a więc nadal będzie można to robić. Dobra. No, to skoro mąż nie żyje, to ty idziesz spać. Tak? Idziesz spać, kochana, w którym ty jesteś? Trymestrze ciąży? Drugim. Okej, okay, wszystko wiem. Miałaś nakarmić krowokwiata. Super, super, wstań. Nakarm krowokwiata. Tak, nasz krowokwiat jest dość ważny. O, żegnasz się? Mroczny kosiarzu, lecisz już do domu? Nie wiem, pomachałeś do nas, się przywitałeś, czy pożegnałeś? Chyba się chciał przywitać. No dobra, teraz będziesz łaził za nią? No tak, robotę ci daję. To prawda. Oj, ty dzięki niej masz dużo roboty. Albo przez nią. O, nigdy nie wiadomo, mroczny kosiarz chyba raczej zawsze ma dużo roboty, więc to może przez nią ma jeszcze dodatkową robotę. Bo zabija swoich mężów, tylko on jeden z naprawdę. Wszyscy inni się mogą domyślać, tylko on wie, jak oni zginęli. I dlaczego zginęli? Znowu ten krowok, to jest... No, widzieliście? Widzieliście? Dosłownie 5 godzin wytrzymał. A powinien 12. Co to jest gro? 12 godzin ten krowokiat powinien wytrzymać. Naprawdę. Jest... Coś jest z nim nie tak, bo powinien normalnie 12 godzin dopiero wystawić, po 12 godzinach wystawić kolejny tort i trzymać go przez 12 godzin. A więc w sumie jak się go nie będzie karmiło przez 24 godziny, to powinien wtedy dopiero zginąć krowokwiat. Czy tak dosłownie nie można go karmić zanim go wystawi tort na zapas? Trzeba go tak naprawdę karmić co 12 godzin, ale teoretycznie 24 godziny powinien wytrzymać bez jedzenia. A tutaj ten by nie wytrzymał, bo za szybko wystawił tort. Zdecydowanie za szybko. No ale dobra, udało się zabić męża numer 7, a więc męża numer 7 mamy z głowy. Teraz przechodzimy do męża numer 8, a więc za chwilę też po niego sobie zadzwonimy. Zaprosimy go tutaj, zaprosimy go do wprowadzenia się. No i się z nim zaręczymy. I weźmiemy się.
Oczywiście to będzie ten jeden z szybkich ślubów. Nie będziemy tego przedłużać. Idź, nie myj tych talerzy, po prostu idź do toalety, bo nam tutaj zaraz pękniesz. O właśnie, ten twój, jak ja zawsze mówię, Simki w ciąży mają ten zawsze mały pęcherz, dosłownie, i często muszą do toalety. To jest niestety straszne, ale trochę oddaje realizm gry. Dobra, a więc Daniel Paprociński jest twoim kolejnym mężem. I teraz po niego sobie zadzwonimy. Zaproś do spędzenia czasu. Nie wypłakuj się. Zadzwoń po kochanka, kochana. No, po co masz płakać sobie w łóżeczku sama, skoro możesz zadzwonić po kochanka, który od razu tobie poprawi humor. Kochana, no, proszę cię. Zaraz tu będzie. On jest nad każde twoje zawołanie. No, proszę cię. No. I bardzo dobrze. Idzie jeszcze nasza pokojówka, nasz sprzątacz. No, bardzo dobrze. A jak tu jest napisane? Pokojówka, co nie? No, pokojówka, więc się nie powinien... Sebastian obrażać, bo tak ma też napisane w Simsach. Powinien napisać mu jakoś inaczej. Pokojówka to jest damska, co nie? Odmiana tego słowa. Jakoś to inaczej nazwać. No. Bo on zdecydowanie nie jest pokojówką. No dobra, porozmawiajmy sobie trochę z nim. Przyjaźnie troszeczkę, okaż podziw i takie tam, żeby troszeczkę te poprawić przyjaźń tutaj, bo musi być niestety troszeczkę wyższa jeszcze. Powinna być troszeczkę wyższa. Byśmy mogli zaprosić go do wprowadzenia się do nas i żeby nam na pewno nie odmówił. Więc dlatego troszeczkę teraz to podniesiemy. Pochwal strój. Się nie chcę podzielić się wielkimi wieściami. Co tu jeszcze można by zrobić? Dobra, już zaprosimy do wprowadzenia się. Powinno być ok. Powinna się ta opcja pojawić. O właśnie. Więc zapraszamy go. Halo, halo. Dobra. Dalej. Pochwal strój. Ok. I zapraszam. Zgodzi się? Jest. Zgadza się, a więc łączymy rodzin. Oczywiście przynosimy go do nas. I tak tam nic nie masz na parceli. To nic. Łączymy. Ok. Gosposia sobie pojechała. I teraz masz... Daniel, jedno ważne zadanie. Musisz jej poprawić humor. To jest bardzo, bardzo ważne. Musisz ją pocieszyć. Rozumiemy się, kochany? Pociesz ją. Musisz ją pocieszyć. Naprawdę. I musi ci się udać. O, tak. Musimy ją pocieszyć. Musi być szczęśliwa. Nie może być taka smutna. Jest! Udało się? Tak! Udało się. Tak jak przy poprzednich mężach, temu też się udało. Jednemu Ronusiowi ostatnio się tylko nie udało. Ale jemu się udało. O, tak. Oczywiście powiedz mu teraz o ciąży. Podziel się wielkimi wieściami. Ja wiem, że jeszcze nie jest twoim chłopakiem, ale najpierw mu powiedz, że jesteś w ciąży. I może poproś go, żeby dotknął twojego brzuszka. Zachęć dziecka. No, a więc poproś, żeby dotknął twój brzuszek. Będziesz ojcem zastępczym, ale ojcem. Nie wiem, czy się z tego cieszysz, czy nie. Czy coś ci to daje? Nie wiem, w sumie nie wiem. Ale ona ci teraz poprosi o zostanie twoim chłopakiem. O jej chłopakiem. A więc poproś o zostanie chłopakiem. I masz się zgodzić, rozumiemy się? Tylko dlatego, że jest w ciąży, nie możesz jej odmówić. Kto to jest? Henryk Zuch, nie wtrącaj się do rozmowy. Jest, zgodził się? Yupi. Ale co to jest? Pocałuj ją. No jak ty możesz? Pocałuj ją. O, jako masz autor bestsellerów. Proszę. Taką masz aspirację. O, jest ci dobrze z powodu ciąży? Nie, już nie. Okej. To bardzo dobrze. Pocałunek. Bardzo ładnie. Może małe barabara też.
A niech będzie. O. Nic nie podbija lepiej związku niż małe Barabara. I to spowoduje, że później będą szybkie oświadczyny. No oczywiście, żeby mogli udawać, że to jest jego dziecko. Chociaż nie wiem, czy dotrzymasz do porodu, kochany. Wiecie co? Ona musi przecież jeszcze jedną tę randkę mieć. Ale tę randkę możemy załatwić kiedykolwiek. Za chwilę załatwimy im tę randkę, potem małym Barabara pójdą na randkę i na tej randce się mu oświadczy. Tak, co tu jest? Flirtować. Zobaczymy, może się uda wypełnić to tobie. Jak nie, to nie. Nie będę się specjalnie starała. Zaplanuj... Oczywiście, że tak, czytasz mi w myślach, kochana. Czytasz mi w myślach. Idealnie. Dosłownie o tym samym pomyślałam. Dobrze. A więc... Wstajemy, kochani. I ty go teraz tutaj zapraszasz na małe randewu. O. Do męża i tak nie pójdziesz, byłego. On jest chory? Tylko nie mówcie mi, że jest chory. Nie, chyba nie. Żadnej tutaj nie widzę. Interakcji, że miałby być chory. Wspaniale. Idziemy na randeczkę. Idziemy na randeczkę i oczywiście zostajemy w domu, bo tam najłatwiej wypełnić randki, bo musimy dostać złoto, co nie? Tak, musimy zdobyć złoto, a więc to jest bardzo ważne. W nastroju do flirtowania. To może być problem, ale usiądź i rozmawiaj tutaj po pierwsze. Co tu jest? Chcesz go poślubić naprawdę? Proszę, proszę, proszę. Siadamy. Oboje. Oglądaj kanał. Romanse. Miejmy nadzieję, że się uda. I oczywiście tutaj robimy jakieś romantyczne rzeczy. Obściskuj się i inne. Ty oglądaj też aktualny kanał. I może się uda. Może się uda. Jeśli nie będzie zbyt znudzona kanałem w telewizji, bo oglądamy romanse, to może się udać. Może, ale nie musi. Później pocałuj. Co tu jeszcze? Flirtuj byłoby dobre. Co jeszcze? Co jeszcze? Pochwal wygląd. To jest zawsze dobre. Co tu jeszcze? Szepcz słodkie słóweczka. Również. No macie się stać oboje flirciarscy, proszę was, kochani. Flirciarscy, drocz się zalotnie. Co tu jeszcze? Okaż czułość. Tak, tak, szepczemy mu słodkie słówka. Jeszcze raz pochwalimy wygląd. No, nikt się nie staje? Flirtuj. Nikt się nie staje? Naprawdę? Spójrz głęboko w oczy. Musicie mieć złoto, kochani. Złoto, złoto, złoto jest wam pisane. Jak to pobudzona? No jak to możesz być pobudzona? Ty co? Oglądasz te romanse i co? I nic? Kompletnie nic? Kochana. Ośmiel się. Inne rzeczy. Wtul się. Romantyzm, kochana, romantyzm. Proszę cię. Nie bycie pobudzonym, a romantyzm. O nie, czy coś z tego romantyzmu będzie. Jeszcze raz szepcz słodkie słóweczka. Może się w końcu uda. Jakie za... Do żadnej pracy nie idziesz, kochany. Ja wiem, że ty masz pracę, ale... Weź dzień wolny. Dzwonisz po dzień wolny. No, no ja nie wiem, czy coś się uda z tego. Dobra. Zjedz coś na szybko. Sok pomarańczowy weź wypij. A ty... No, kran, kliknij się. A ty się napij wody w tym samym czasie. I wypełnimy to drugie. No bo musimy coś wypełnić. No, więc musimy coś wypełnić, a więc musicie pić w tym samym czasie. No, o, dobra, bo... Co? Teraz mają się stać rozbawieni, tak? Wiesz co? Oglądaj kanał komediowy. Może z tym nam pójdzie lepiej. I oglądaj aktualny kanał.
Może z tym pójdzie lepiej, nie wiem. Będziemy sobie teraz kawały opowiadać, kurczę, no. Zabawny, żartuj o dawnych czasach, strata tato, oczywiście musisz do toalety, a więc... No, złoto potrzebujemy, kochani. Złoto, złoto, złoto. Czego nie chcesz stać się flirciarska? Wiecie co, nie? Idziesz do toalety. Ty idziesz tu przed lustro. Zrobimy to inne. Odśwież się. Zrobimy to inaczej. Oni będą flirciarscy. Ja już to załatwię. No, więc idziemy na flirciarskość. I tutaj też odśwież się. Właśnie. I to powinno dać flirciarskość. I miejmy nadzieję, że się uda. Mam szczerą nadzieję, że to się uda. Bo, że ten pobudzony nie przejmie nam tutaj. No, i u niej przejmuje. No dobra, a więc jeszcze może przymierzaj stroje, nie wiem, może jeszcze to pomoże. No, bo on już jest flirciarski. A ona? Damy radę? Nie damy radę? A bo ona jest flirciarska, odczuwa chęć do flirtów, a jej tam nie dokończyłam tej interakcji. Okej, okay, dobra, to plus to jeszcze. Przymierzaj stroje, powinna dać radę. Tylko niech zakończy przymierzać te stroje. Yes! Udało się! No, para jest w tym samym. Obejmij może jeszcze. Oboje są w nastroju do flirtowania. Tak, udało się. Bardzo dobrze. I teraz jeszcze pocałuj. Oczywiście, że pocałujemy. I uda się. Dobra, co tu chciałaś? A, poślub. Tu jest poślub. Okej. Okej, okej, okej. No i teraz to gdzieś indzie. Jeszcze raz pocałuj. No to teraz oczywiście pocałuj z pasją. Gdzie jest pocałuj z pasją? Jest. Pocałunek z pasją. Mamy. O, tak. I przez kolano i całujemy. I bardzo dobrze. Jest? Jest zadanie wykonane. Jest złoto? Jest. No i się teraz już niczym nie przejmuje. Barabara nie będzie, ale jest złoto. Teraz mu się jeszcze oświadcz. Właśnie, to najważniejsze. On mógłby zmienić strój w sumie. Stroje, zmień strój na co dzień, żeby nie był w tej piżamce. A ty miałaś mu się oświadczyć, czego mi tutaj nie przyjęłaś do wiadomości. W drugą stronę. O, tak, żebyśmy widzieli jej główkę, a nie same włosy. Przyjął. O, jak dobrze, że przyjął. Bardzo ładnie. Więc Daniel przyniósł nasze zaloty. Przyjął nasze zaloty, chciałam powiedzieć. A ty teraz coś zjesz sobie. Mogą być naleśniczki, a więc idziesz zjeść te naleśniczki, bo jesteś głodna. A on potrzebuje do toalety. Najpierw, a więc skorzystaj. I też za chwilę sobie coś zjesz, bo mamy mnóstwo jedzenia. Randkę możemy zakończyć. To była wspaniała randka. Aspiracja wypełniona. Wspaniale, więc tak. A więc mamy aspirację w pełni wypełnioną. Idealnie. A więc to już mamy gotowe. Teraz tylko zabijać mężów, rozwijać charyzmę i gotowanie u niej i będzie wszystko ok. Charyzma na prawie 9 poziomie, 96%. No proszę. A gotowanie 63%. No dobrze, a więc gotowanie też prawie na maksa. Wspaniale. Idealnie, wspaniale, można powiedzieć. Oświadczyny były, teraz niech sobie tylko coś podjedzą. Podjedźcie sobie szybko, bez gadania. Dobrze. Bez rozmawiania, jemy szybciutko. No, on jest chory. Jest chory jak nic. Zawroty głowy. Czy ty masz jeszcze jakieś lekarstwo? Tak, jeszcze jedno lekarstwo masz, to damy jemu. Niech później weźmie to lekarstwo, żeby w końcu mógł wyleczyć tę chorobę. A ty też kończ jedzenie, nie rozmawiaj. Chyba już raz to wyłączałam ustrojstwo. Wyłącz jeszcze raz. No więc wyłączamy ustrojstwo. Nie musisz sprzątać. Podejdź tutaj. O, Daniel jako twój partner. Przecież on nie jest ojcem dziecka. Też może wziąć? Wolne z powodów rodzinnych? No proszę, proszę. Poznaj. Okej, okej, okej. Jakiej muzyki tu słuchasz? Żadna muzyka tu nie leci. Kurczę, no. Bierz to lekarstwo. Już dobrze jest? Wyleczony? Tak, pokonał przeziębienie, a więc teraz lecimy szybko na ślub. Podróż, no będzie taki trochę nocny ślub. Dzisiaj nam się trafi.
lecimy. I jesteśmy. Teraz niech się ładnie wszyscy przebiorą w stroje, a więc zmień strój ładnie na ten strój, żebyśmy wszyscy ładnie byli ubrani do ślubu. Właśnie, więc wszyscy się ładnie przebierają. Idziemy tutaj na dół i bierzemy ślub. Zapraszam Państwa młodych. Ja sobie tutaj... O, się przybliżę ładnie. Chyba tak będzie najładniej. No, idą Państwo, młodzi? Zapraszam do łuku. On idzie, a ona co? Ona się wciąż oczywiście tam... Wiecie, turla się powoli. No już jest zaawansowanej tej ciąży. Ile to już? To już jest trzeci trymestr, a więc w trzecim trymestrze ciąży bierzemy ślub. Wspaniale. No dobrze. O tak, ucałujemy mu dłonie. O. Przytulamy się. I jak? Jak wymienić obrączki? O, szepczemy mu słodkie słóweczka, trzymamy za rączka. I jeszcze pocałujemy go. Wspaniale. To była twoja przysięga? A to jest jego przysięga? Nie widzę. Nie, teraz jest przysięga. Okej, okay. Wcześniej nie. To dopiero są przysięgi. No, widać, że jest zawstydzony lekko, Daniel. Może słyszy takie piękne słowa od swojej wybranki i daje jej pierścionek. To jest drugi, chyba czy trzeci, drugi mąż, który daje jej pierścionek. Ona mu nie dała pierścionka. O, to jest wspaniałe. Lubię takich mężów. Oh. Udało się. Oczywiście, co tu chcesz? Pocałuj kogoś. To możesz męża pocałować. A jak już jest przy tobie, pocałuj. Pocałuj tego męża swojego. O. Całujemy i wracamy do domu. A więc to mamy za sobą, ślub mamy za sobą. A więc co? W następnym odcinku tylko wyprawiać uroczyste przyjęcie i można go zdradzać. Okej, widzę, że tam krowokwiata trzeba nakarmić. To go tam szybko nakarm. Tak. Ty nic nie musisz, a więc podejdź tutaj. I możesz sprzątnąć talerze w sumie. Póki ona idzie karmić krowokwiata. O, ale tych talerzy, szklanek. Dobra, chodź tutaj. I takie małe barabara z nowym mężem. Jest chyba wskazane, co nie? Chociaż musisz do toalety, musisz spać, musisz wszystko. Ale niech będzie na potwierdzenie tego, że jesteście małżeństwem. Takie małe barabara musi oczywiście być. Póki się jeszcze kochacie, jesteście szczęśliwi i ten okres szczęśliwości trwa. A więc miesiąc miodowy póki trwa, to oczywiście trzeba z niego korzystać. Później oczywiście idziesz do toalety, bo nie wytrzymasz, kochana. Nie. Mogłabyś też wziąć szybki prysznic. Też by się przydało. Okej. A więc szybkie barabara. Jest koniec. Dobra. Udało się. Więc jest dobrze. Ty sobie przyjmij. O, masz przyjęte na własność. Bardzo dobrze. To możesz iść w sumie już spać. Ona też za chwilę pójdzie. A, ty musisz przyjąć na własność. Proszę. Przyjmij na własność i śpi. Dobra. Więc idealnie. Już jesteś strasznie zmęczona. No, ale cóż, takie życie. No, a więc... I teraz szybki prysznic. O, i, o, ale dużo pieniędzy zajął, przyniósł. No dobrze, ładnie, ładnie. A ty, na którym jesteś poziomie? 8! No to rzeczywiście ładnie zarabiasz. Następne 2 dni masz wolne. 7 i 8 potrzebujesz poziom programowania. Nie masz żadnego. Aha, okej. No dobrze. Tak masz, to masz. Nie wiem, czy to gra tobie dała, czy tak już byłeś stworzony z tą już tak naprawdę z tym zawodem, ale teraz jesteś wysoko, bo jest 8 poziom, to jest naprawdę wysoko, ale nie masz ani programowania, ani gier wideo, bo tam gry wideo są potrzebne, tak. Ani jednego, ani drugiego nie masz. To nie wiem. Nie będę się wypowiadać, ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie, że obejrzycie kolejny odcinek, a w kolejnym odcinku nas oczywiście czeka uroczyste przyjęcie, no i próba zdradzenia tego męża i może jak się uda, to jeszcze zabicia Daniela, a więc w następnym odcinku może się nam uda go zabić, może nie, zobaczymy.
Też już naprawdę chyba raczej nie będę próbowała nowych. Śmierć, by już chyba żadne nie zostały, takie, które byłyby możliwe tutaj do zrobienia. A śmierć na pewno przez elektryczność jest niemożliwa tutaj do zrobienia, gdyż nie wolno naprawiać zepsutych obiektów, a więc to odpada. No, ewentualnie rakieta, ale to jest też bardzo trudne z powodu złego lądowania rakiety, to jest też bardzo trudne do zrobienia. No to chyba raczej będziemy już klasycznie zabijać i chyba następnego męża zabijemy w saunie, bo tak chyba jest najszybciej. A więc Daniel chyba zginie w saunie, ale czekam na wasze propozycje. Jestem na nie otwarta, więc jak chcecie, żeby zginął Daniel, piszcie w komentarzach. Jeszcze raz mam nadzieję, że się odcinek podobał i że się usłyszymy w następnym. Susu!